W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Rozpocznijmy naszą medytację słowami modlitwy, jaką napisał, ułożył średniowieczny szwajcarski mistyk święty Mikołaj. Panie mój i Boże, zabierz ode mnie wszystko, co mnie oddala od Ciebie. Panie, Mój i Boże, daj mi wszystko, co mnie do Ciebie przybliża. Panie mój i Boże, zabierz mnie ode mnie samego i oddaj mnie całego Tobie. Piątek, czternasty tydzień zwykły, daje nam Kościół Święty, Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział dziesiąty. Od wiersza 16 do 23 Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą Was prowadzić z Mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy Was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie <laughs> będzie Wam poddane, co macie mówić, gdyż nie Wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć, i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam Wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, zanim przyjdzie syn. Człowiecze. Jezus powiedział do swoich apostołów: Wcześniej przywołał ich do siebie. Potem wysłał ich z wyprawą misyjną, ukazując wartość, godność i piękno misyjnego powołania. Odsłonił przed nimi piękną apostolską perspektywę: uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych, Oczyszczajcie trędowatych. Zatrzymuje się Jezu w tym momencie, by snuć refleksję, co czuli ci prości mężczyźni, w większości rybacy, ale i celnik, gdy usłyszeli słowa nowej życiowej misji. Może poczuli się uprzywilejowani, wyróżnieni, bo przecież wybrani z grona tak wielu idących za tobą. A może czuli się jeszcze niegotowi do takiej misji? Znali przecież swoje ograniczenia. Ale najważniejsze są te Twoje słowa. Oto ja Was posyłam. Uświadamiasz mi, Jezu, dwie piękne prawdy dla mojego życia i powołania. Pierwsza że to Ty wybierasz, to Ty powołujesz. Każde powołanie jest Twoim darem. I druga prawda, każde powołanie łączy się z posłaniem. W każdy Twój wybór wpisane jest posłanie. Tak było w wypadku apostołów i tak jest w wypadku każdego chrześcijanina. Oni zostali wybrani, by być posyłani. Tak było w życiu apostołów. I tak jest w naszym życiu na drodze wiary i na drodze Kościoła. Wszyscy w kościele są wybrani przez Ciebie, Jezu, na mocy Chrzczu Świętego, i wszyscy są posyłani do tego świata, w którym przyszło im żyć, by dawać o Tobie świadectwo. Myślę, Jezu, długo o tym, że także nie wybrałeś. Jak to ja dziś przeżywam? Co rodzi się w moim sercu, gdy o tym myślę i gdy tę prawdę przemadlam w Twojej obecności? Także ja jestem wybrany, by być posłany. Przez Ciebie, Panie. Oto ja Was posyłam jak owce między wielki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Niesamowite. Mówiąc o pięknie wyboru i bogactwie misji, którą apostołowie mają pełnić, używasz także takich trudnych porównań, obrazów: wilki, węże, gołębie. Jak to rozumieć? Jak te obrazy powiązać ze swoim życiem? Najpierw uświadamiam sobie Panie, że pójście za Tobą nie jest jakimś szablonem. Nie jest stawym scenariuszem jednym dla wszystkich, w którym wszyscy mają odegrać tę samą rolę. Pójście za Tobą naznaczone jest <laughs> bogactwem przeżyć i różnorodnością wyrazów. Czuję się zaproszony, by nie tylko dziękować Ci za moje własne powołanie, za Twój wybór, jakiego dokonałeś wobec mojego życia, ale dziękuję także za te różnorodne przeżycia i doświadczenia, jakie przeżywałem na różnych etapach mojego życia i mojego kroczenia za Tobą. Zatrzymuję się długo nad moim dotychczasowym życiem, by adorować Twoją obecność. Uświadamiając wybranym apostołom piękno wyboru i misji, Uświadamiasz im także konsekwencje pójścia za Tobą. Mówisz o prześladowaniach, o niezrozumieniu przez najbliższych, o nienawiści, której będą doświadczać. A cały ten trud i cierpienie będzie z powodu Twojego imienia, tylko dlatego, że będą głosić Twoją Ewangelię i że będą świadkami Twojej obecności w świecie. Będą cierpieć. Jezu, nasywa się mnóstwo pytań. Najpierw, dlaczego głoszący Twoje imię będą cierpieć? Dlaczego będą prześladowani i niezrozumiani? Dlaczego z przywilejem Twojego wyboru i posłania muszą się łączyć prześladowania? Rodzą się więc pytania, na które nie znajduję odpowiedzi. Oczywiście pamiętam Twoje słowa wypowiedziane do apostołów. Mnie prześladowali i Was będą prześladować. Ale moje pytanie, dlaczego, nadal mi towarzyszy. Patrzę na historię Kościoła i przekonuję się, że w każdym okresie ci, których Ty posłałeś na świat, byli prześladowani. Także dziś w tylu krajach. Ci, którzy naznaczeni są Twoim imieniem, Doświadczają trudności, są prześladowani, cierpią, są mordowani. Moje pytanie, dlaczego tak jest, nadal mi towarzyszy. Modlę się więc tym pytaniem. Ogarniam myślą wszystkich tych, którzy dziś są prześladowani i cierpią z powodu Twojego imienia. Modlę się dla nich o siłę wiary. I oto, by ich świadectwo i wierność zaowocowały nawróceniem prześladowców. Ogarniam też modlitwą cały Kościół, prosząc, by był dla kolejnych pokoleń miejscem doświadczenia Twojej obecności. By Kościół dla kolejnych pokoleń był źródłem Twojego boskiego życia i prawdziwym światłem rozświecającym mroki codzienności. Ale czytając Jezu Twoją Ewangelię, wydaje się, przekonuję się, że nie prześladowania są głównym przesłaniem dzisiejszego fragmentu Twojego nauczania. Rozpoczynasz swoją mowę od słów, oto ja Was posyłam, i kończysz słowami skierowanymi na samego siebie. Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie syn człowieczy. To nie prześladowcy są ostatnim słowem dla Twoich uczniów. Ty, Syn Człowieczy, panujesz nad wszystkim. Duch Twego Ojca, który będzie mówił przez uczniów, On jest siłą dla uczniów, ale i oparciem, i schronieniem. Uwielbiam Cię Jezu, wraz z Ojcem w Duchu Świętym, to Ty, jedyny Boże, jesteś życiem świata, także obecnego świata. To Ty jesteś światłem rozpraszającym roki życia, także tym roki, które nam dziś towarzyszą. Wreszcie, to Ty jesteś Panem, czyli tym, który kieruje życiem świata, który jest Bogiem działającym, choć czasem się wydaje, że milczącym lub prawie nieobecnym. Jednak Ty jesteś Panem. Na koniec zawierzam Ci, Jezu, moje życie, moje dziś, które przeżywam. Zawierzam Ci tych, którym jest dziś trudno żyć, którzy nie potrafią dokonać właściwych wyborów. Wreszcie tych, którzy przeżywają okres życiowej pustki. Niech wszyscy w Tobie, jedyny Boże, znajdą to, czego są spragnione ich serca. Amen. Panie mój i Boże, zabierz ode mnie wszystko, co mnie oddala od ciebie. Panie mój Boże, daj mi wszystko, co mnie do ciebie przybliża. Panie mój Boże, zabierz mnie ode mnie samego i oddaj mnie całego tobie. Na dzisiejszą spokojną noc, na jutrzejszy poranek i cały kolejny dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.